Faryzeuszów ludzie z miasta przezywali takim rozbudowanym zwrotem, który brzmiał mniej więcej: uważaj, żebyś nie rozbił łba. Kiedyś jechałem z przyjaciółmi samochodem przez las, pobłądziliśmy i w pewnym momencie była taka bardzo piaszczysta droga i zakopaliśmy się. Próbowałem jeszcze dodawać gazu, żeby wyprowadzić ten samochód z tego piachu, ale to odwrotny był całkowicie skutek. Zakopanie było już tak głębokie, że trzeba było wołać traktor z wioski, żebyśmy się z tego mogli wydobyć. Pokora to jest taki temat, którym się bardzo można zakopać. Zacznijmy jednak od tego, o co chodzi pozytywnie w tym wezwaniu do pokory. Otóż wielką cechą, która charakteryzuje ludzi mających otwarte oczy, jest zdolność pomieszczenia w jednym spojrzeniu zarówno tego, co jest we mnie wielkie, jak i tego, co jest we mnie małe. Gdy umiem spojrzeć właśnie na siebie w tych dwóch aspektach naraz, to taki rodzaj spojrzenia rodzi pokorę, która oznacza: wiem, że jestem bardzo obdarowany, bardzo obdarowana. Dostrzegam to. Moje życie jest absolutnie niesłychanym darem, które wierzę, że właśnie pochodzi od Stwórcy, które przeszło przez tak wiele różnych przygód przez moich przodków, więc noszę w sobie wiele rzeczy, które też oni wypracowali i z wdzięcznością przyjmuję całe to bogactwo. I chciałbym temu sprostać, nie chciałbym tego zmarnować. A wiem, że mogę, bo to jest ta druga część, kiedy już poznałem tę zdolność do tego, żeby zaprzepaścić szansę, żeby nie mądrze wybierać, żeby raczej iść takimi ścieżkami, które są wygodniejsze i ciekawsze, fajniejsze dla takiej płytkiej mojej ciekawości i w efekcie spłycić własne życie. Już wiem, że również mam w sobie takie niszczycielskie geny. Już wiem, że mogę wykorzystywać swoje talenty, żeby uwodzić ludzi, żeby ich sobie podporządkowywać. Pokorny to jest właśnie ten, który potrafi dostrzegać naraz swoją wielkość i swoją małość, swoją siłę i swoją kruchość. Fałszywka pokory, bardzo właśnie grząski piach, który wciąga, to jest taki pochylony człowiek. Właśnie oni się śmiali z tych faryzeuszów, bo oni chodzili z tymi pochylonymi głowami, udając takich pokornych. Takich, którzy się nie wywyższają. Ale oni się wywyższali w środku. Mieli pochylone łby, ale w środku czuli się lepsi od ludzi. Nie na tym polega pokora, żeby kwestionować to, co mam w sobie dobrego. Kiedyś Lewis powiedział, że bardzo często fałszywie definiowana pokora to jest to, kiedy piękne kobiety mówią i myślą o sobie, że są brzydkie. Ktoś inny powiedział, pokora nie polega na tym, żeby myśleć o sobie źle, tylko żeby myśleć o sobie mniej. Żeby właśnie nie celebrować tego, co wiem, że jest jakoś dobre, piękne, przydatne dla świata. W którym miejscu jesteś? Czy umiesz z wdzięcznością, z pokorną wdzięcznością przyjmować to, kim jesteś i to, kim możesz się stawać? I czy masz w sobie tyle realizmu, właśnie to inne imię pokory, żeby mieć na uwadze również te destrukcyjne moce, które drzemią w tobie, które mogłyby zaprzepaścić tę piękną drogę ku życiu, ku pełni, ku świętości?